Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, bo dawno o tym nie było, ale chcę o tym powiedzieć. Computex 2023 Acer wprowadza na rynek Swift Eagle 16 Edge'a. Przepraszam, na rynek Swift Edge'a 16, wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 1040 APU wysokiej rozdzielczości OLED 16x10 120 Hz Wi-Fi 7, kamerę internetową 1440p. Tutaj mamy przebitkę, jak to mniej więcej ma wyglądać. Acer Swift Edge 16 oferuje kamerę internetową Quad HD, źródłowe do Acer. O Boże. Przed targami Computex 2023 firma Acer unowocześniła swój biznesowy laptop klasy premium Swift Edge 16. Acer Swift Edge 16 jest wyposażony między innymi w procesor AMD Ryzen 7040 APU z grafiką Radeon 780M oraz panel OLED 16x10 120 Hz WQXGA+. Acer wyposażył również Swift Edge 16 w kamerę Quad HD 1440p i łączność Wi-Fi 7. Wow. Powiem wam, robi się naprawdę ciekawie. Acer w tym roku wczesne targi Computex z kilkoma nowinami zapowiedziały Swift Edge 16. To czytam pod słońce, więc trochę mam problem. Uaktualnienie linii biznesowej premium Swift Edge, która została ogłoszona w zeszłym roku. Tegoroczny Swift Edge 16 został ulepszony do APU AMD Ryzen 7040. Kupujący mogą skonfigurować pomiędzy Ryzen 7840U z Ryzen 780 i grafiką Ryzen 5 7640U z Radeon 760M wraz z 32 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5 i do 2 TB Gen 4 NVMe SSD procesor. O, słuchajcie, to jest najważniejsze. Koprocesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton pomaga chronić przed wyrafinowanymi atakami. No i już się zaczyna robić dobrze, bo tutaj z Bartoszem z kanału Świat Linuxa już kiedyś poruszaliśmy we dwóch ten temat. Podczas gdy poprzedni Swift Edge oferował panel OLED 16 zadowala się jedynie wyświetlaczem OLED 3200X, 2200, mimo to wyświetlacz obsługuje częstotliwość od 120 Hz DCI P3 z szczytową jasność 400 nitów, a także posiada certyfikat TrueBlack HDR500 i RFLA. Acer znacznie ulepszył również aspekty łączności Swift Edge Wi-Fi 7 802.11be jest teraz na pokładzie wraz z Bluetooth 5.1, ale gówno, to ja w swojej karcie sieciowej w komputerze mam Bluetooth 5.2, więc się bez jaj. Dostępne są również dwa razy port USB 4 typ C z zasilaniem do 65 W, dwa razy USB 3.2 GIN, jeden razy HDMI i gniazdo combo audio. Co ciekawe, Swift Edge 16 posiada również kamerę internetową QHD 1440p, co jest rzadkością w laptopach
Czytnik linii papieralnej znajduje się na przycisku zasilania. Acer nie podaje dokładnej wartości zamieniowej baterii. 20%. Baterii, ale obiecuje do 8,5 godziny pracy na nim. Swift Edge będzie dostępny w Ameryce Południowej, regionie EMEA w lipcu w cenach odpowiedzi. O kurwa, trochę tę cenę poszalali, $1300 i 1200 euro. No i dobra, ale słuchajcie moi mili, ale co jest dla mnie najważniejsze, wysyrali się, że będzie tu tylko procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Czyli już, jakbyśmy chcieli zainstalować na tym laptopie Linuxa, to mogą być z tym ogromne problemy. Wy podawajcie się pod komentarzami.